Mistrzostwo świata niemal przypłacił życiem. Tyson Fury po zdobyciu mistrzowskiego pasa pokonując Władimira Kliczkę wpadł w największy życiowy zakręt. Wielki triumf i zdobycie bokserskiego szczytu kosztował go ciężką depresję. Po wygranej uświadomił sobie, że wyżej nic już nie ma, że nie ma już do czego dążyć i w jego życiu pojawiła się pustka. Chciał ją zasypać alkoholem i narkotykami, co tylko pogarszało sytuację i doprowadziło do próby targnięcia się na swoje życie. Jak sam twierdzi, coś spowodowało, że w ostatniej chwili zrezygnował i rozpoczął mozolne wygrzebywanie się na powierzchnię. W najgorszym momencie ważył blisko 180 kg i w niczym nie przypominał zawodowego sportowca. Powrót do regularnych treningów i odejście od niszczących nawyków pozwoli mu przegnać demony, a przynajmniej trzymać je na dystans. Dzisiaj twierdzi, że aktywność fizyczna, reżim treningowy i nietraktowanie ciała jak śmietnik pozwala mu żyć. Bez codziennej dawki wysiłku czuje się jak śmieć. By poznać jego historię, sięgnijcie koniecznie po książkę Na gołe pięści. Dowiecie się m.in. dlaczego uważa Aleksandra Usyka za kolejnego nudnego pięściarza. Książkę znajdziecie na labotiga.pl.